Dziękuję bardzo, pani marszałek. Ja będę miał pytanie do pana ministra. Tu rzeczywiście tutaj pan poseł Kłosowski zwracał uwagę na fundamentalną rzecz w tej sprawie. Złamanie umowy społecznej pomiędzy środowiskiem nauczycieli a rządem. Rzeczywiście wycofanie się z wcześniejszych emerytur i wprowadzenie tych, no co tu się dużo oszukiwać, symbolicznych świadczeń kompensacyjnych, no było uderzeniem w środowisko nauczycielskie zrealizowanym wbrew woli tego środowiska. Rzeczywiście było później inne zachowanie rządu w stosunku do służb mundurowych. Czyżby no, siła służb mundurowych była taka, że trzeba było się z nią liczyć, natomiast siła nauczycieli znacznie mniejsza. W tej sytuacji te próby uzupełnienia rzeczywiście grup zawodowych, nauczycielskich, którym te świadczenia powinny się należeć, no powinny być przyjmowane przez rząd z życzliwością i z przeproszeniem, że one zostały w tym pierwszym podejściu pominięte. To jest pierwsza kwestia. Druga, panie ministrze, ja wprawdzie, ta druga kwestia być może powinna być zaadresowana raczej do szefowej resortu edukacji, nie do pana, ale tak się składa, że pana jako przedstawiciela rządu mamy na sali. Otóż no, coraz częściej rzeczywiście z rządu płyną takie sygnały, że przyczyną wszelkiego zła, jeżeli chodzi o sytuację finansową samorządów, są nauczyciele. Że to oni są głównym sprawcą problemów finansowych. Naprawdę takie sygnały idą z rządu. Takie odbiera opinia publiczna. To jest właśnie takie swoiste, powiedziałbym w cudzysłowie, szczucie na to środowisko. Że ono, no właśnie, poprzez te podwyżki płac tak obciąża kwotę subwencji, że państwo polskie nie jest w stanie temu sprostać. Panie ministrze, najwyższy czas, proszę przekazać ten sygnał także panie minister edukacji, żeby z tym skończyć. Naprawdę przyczyny trudnej sytuacji państwa i już kończę panie marszałek, i jednostek samorządu terytorialnego są zupełnie gdzie indziej. I na pewno nauczyciele nie są główną tego przyczyną. Więc jeszcze raz proszę pana ministra o stanowisko w sprawie tej ustawy i to stanowisko przychylne, bo chodzi o jakieś zupełnie drobne pieniądze, natomiast państwo pokazujecie, że potraficie być bardzo rygorystyczni, jeżeli chodzi o środowiska, które rzeczywiście jakoś zdecydowanie nie protestują i bardzo spolegliwi w stosunku do służb mundurowych. Dziękuję bardzo.